Takiego zatrzęsienia młodzieży w galerii naraz nie widziałem, ale to zatrzęsienie jest niezwykle energetyczne. No jest energetyczne, bo oni są autorami wystawy. No to jest grupa z Ekonomika Opolskiego, klasa trzecia A, która uczy się fotografii i multimediów, jest w klasie o takiej specjalności. I oni przygotowali po prostu projekt w ramach swoich zajęć. To była klasyczna fotografia w stylu rembrandtowskim, więc to były takie klasyczne portrety, ale wyszło to tak dobrze, że dyrektorka Ewa Nowak-Kibler oraz Piotr Wójcik, nauczyciel, który jest właściwie natchnął ich tym pomysłem, zaproponowali, czy nie moglibyśmy zrobić takiego pokazu w galerii. Ja się podjęłam kuratorowania i to była bardzo fajna praca, bo to była praca, która pokazała, że nauczyła mnie, że młodym ludziom się chce, że to jest pokolenie, które, czy ta grupa akurat może tak jest, a może nie całe pokolenie, ale taka grupa, która potrafi pracować kolektywnie, która jest otwarta na współpracę i która ma dużo świetnych pomysłów. I oni zrobili prawdziwą wystawę. Nie tylko powiesili te zdjęcia na ścianie w galerii, bo to też możemy nazwać wystawą, ale zrobili całą aranżację, zajęli się promocją, zajęli się identyfikacją wizualną. Czyli jakby wszystkie swoje umiejętności, które nabywają też w szkole, mogli też przećwiczyć tutaj na żywym organizmie. No i dzisiaj otwieramy. Uważam, że wystawa wyszła świetnie. Jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że oni też. Moją inspiracją przede wszystkim było malarstwo i chciałem jak najbardziej tego wybrnąć, uderzyć w to, że tak powiem. No i model, którego wybrałem, też nie był przypadkowy, bo gdzieś tak po prostu czułem, że kurczę, bo to jest mój kolega z klasy, nie ukrywam, że widząc go mówię, nie no, on się nadaje do tego po prostu. Też on ma taką sylwetkę, chciałem to wszystko podkreślić. Gdzieś tam się Grecją, tymi atletami, legendami z Rzymu, z Grecji się inspirowałem i właśnie chciałem to zawrzeć w mojej fotografii. Każdy na początku, że tak powiem, szedł swoją indywidualną ścieżką, po czym to się zrodziło poszło w takim jednym kierunku i stworzyło fajną, wspólną całość. I jestem bardzo z tego dumny. Moja praca nad tym projektem była dosyć prosta. Modelka zauroczyła mnie przede wszystkim swoim wzrokiem, swoimi oczami. Ma piękne, wielkie oczy i na pewno to bije z moich zdjęć. Też potem zauważyłam podczas robienia zdjęć, że ma też aparat słuchowy i stwierdziliśmy, że wyeksponujemy ten fakt, żeby ludzie, którzy wstydzą się takich rzeczy, że mają aparat słuchowy lub inną niepełnosprawność, żeby przyszli na tą wystawę i zobaczyli, że nie ma się czego wstydzić, bo to też jest piękne. Ja byłam odpowiedzialna ogólnie za grafikę, plakaty, zaproszenia i też okładki katalogów są moim autorstwem, więc dla mnie było najtrudniejsze oprawa graficzna, która zajęła mi masę godzin i masę różnych nie wszyscy się zgadzali, prawda, z moimi projektami. Poprawialiśmy projekty masę razy. Finalnie mamy w ogóle dwie wersje plakatów, więc no to zajęło nam najwięcej. Więcej w tym pracy kuratora i opiekuna właśnie nad tą analogowością, czy tej dzieci i młodzieży. Co było tym takim motywem przewodnim i tej współpracy państwa podczas tworzenia tego? Na początku mieli różne pomysły na tytuł i w pewnym momencie opowiadając mi o tym, co robią, co chcą, nagle zaproponowałam im, słuchajcie, dla mnie to jest jedno słowo, właśnie to analogowi jest fajne. I oni jakby przyjęli ten tytuł. To wszystko, co tutaj jest, zaczęli już wymyślać sami. Bo sami określili, mówiąc na pierwszym spotkaniu ze mną, że no właśnie, że oni są tym pokoleniem, które jeszcze pamięta telefony z klapką, które właśnie nie miało smartfonów, więc nauczyłam się też jednej rzeczy, że jak kiedyś pokolenia to było no przynajmniej dekada, te różnice pokoleniowe, to teraz to są 2-3 lata. Tytuł wydaje mi się, że dobrze oddaje też ich to, co zrobili w ramach zajęć szkolnych, ale też to, co chcieli, o czym chcą opowiadać. Że oni się są podkręceni teraz latami 90. Czy to prawda, że jesteście analogowi, bo dla nas dorosłych jesteście absolutnie cyfrowi? Jesteśmy jak najbardziej analogowi, bo tak czujemy i nikt nam tego nie zabierze i mimo tego, że żyjemy w tym pokoleniu cyfrowym, to chcieliśmy zaznaczyć jak najbardziej swoją obecność, że też potrafimy coś zrobić totalnie bez komórek i wyjść poza te schematy i te ramy społeczne. No to co powiedziałeś, wybrałeś żywego modela, mogłeś skorzystać z AI i zrobić coś zupełnie innego. To byłoby w pewien sposób potwierdzenie, czy rzeczywiście dla Was, młodego pokolenia, są istotne te takie humanistyczne, ludzkie wartości, przebywanie człowieka z człowiekiem, bo my bardzo często dorośli mówimy, że Wy przebywacie w tym wirtualnym, telefonicznym świecie. Ja uważam, że te wszystkie wartości, o których właśnie Pan wspomniał, są bardzo ważne, ponieważ
wzrostem jakby technologii i cyfryzacji te wartości są po prostu zapominane i gubione. I coraz mniej się o nich mówi, więc uważam, że promowanie takich rzeczy jest jak najbardziej na plus. Oczywiście, że jesteśmy analogowi. Przecież wychowywaliśmy się na analogowych rzeczach, na kasetach, na filmach VHS, no, w ogóle... Pamiętasz takie rzeczy z autopsji? Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, jak trzeba wziąć było ołówek i nakręcić na przykład, bo się rozwinęło. No nie, jesteśmy bardzo analogowi. Lubimy tą analogowość, bo była związana z naszym dzieciństwem. Dlatego wracamy do niej i mimo, że teraz mamy źródła cyfrowe, by tworzyć cyfrowo, to chcemy wrócić do analogowości i pokazać, jak analogowość jest nadal piękna. Ale chcesz mi powiedzieć, że plakat robiłaś ołówkiem? Nie, no plakat nie robiłam ołówkiem. Takim graficznym, elektronicznym, ale tak. Ale jednak elektronika w tym mimo wszystko jest. Ona też jest oczywiście czasami pomocna. No ale jednak my dorośli twierdzimy, że wasz świat to jest świat telefonu. Świat zupełnego wejścia w inny wymiar i świat pełni elektroniczny, by nie powiedzieć sztucznej inteligencji już w tej chwili. No nie, no na pewno z tego co wiem, przynajmniej moja klasa jest bardzo przeciwna sztucznej inteligencji. Chcemy, żeby sztuka była dla artystów, żebyśmy się mogli pokazać, a nie algorytm, który robi coś za nas. No i też ciężko stwierdzić, że jesteśmy pokoleniem czysto w telefonach. Oczywiście one nam pomagają, ułatwiają komunikację ze znajomymi, co jest dla nas bardzo ważne, ale to też pokazuje naszą analogowość, że cały czas chcemy mieć kontakt z człowiekiem.